Hejka, z tej strony wasza Julia Kostera z chrypką. Naprawdę nie mam pojęcia, skąd przyszło niektórym osobom porównywanie mnie do, a raczej mojego głosu, do jakiejś lożki z ekipy Freeza, której nawet nie oglądam. Znaczy, Boże, z ekipy Freeza. Nie wiem, czy ona jest z ekipy Freeza, czy nie, z Teamu X, nie wiem, nie znam się, nie oglądam, to nie mój content absolutnie. Tak, niektórzy się mnie pytali, znaczy jedna osoba się mnie chyba pytała, kiedy MSP. Ktoś jej odpisał, że nigdy. No cóż, macie swoje nigdy, jest tutaj nigdy. Więc zapraszam na Movie Star Planet, moi drodzy. Może się najpierw zalogujmy. Ciekawe, czy tym razem będę umiała pisać. Nie, oczywiście, że nie. Jeszcze tyle niepowodzeń to nie miałam w swoim życiu w ciągu paru sekund. Odbierzmy sobie magazyn Fame'u. I no, muszę wam powiedzieć, że kiedyś miałam sobie konto, jeszcze przed tym, tak, jest jeszcze starsze konto od tego, na którym siedziałam, na którym grałam. A nazywa się ono... Boli. Naprawdę boli. Nie wiem, kiedy byłam na tym koncie ostatnio. To konto ma 7 lat. Czekajcie, ja mam teraz... O! Miałam 9 lat, jak założyłam to konto. No bo 16 odjąć 7 to jest 9, prawda? No tak, to jest 9. Co ja tutaj miałam na tym koncie? O! Będzie, jak się pośmiać, wpadka, o Boże. To brzmi fajnie, obejrzmy sobie wpadkę, myślę, że to będzie dość interesujące. Miałam ogólnie taką fazę, że robiłam konta, a później je zostawiałam i krótko na nich gram ogólnie. Mój limit na graniu na jednym koncie nie przekraczał 5 miesięcy. I no, chciałabym obejrzeć bardzo ten film, ale zauważyłam ostatnio, że Movie Star Planet nie chce wyświetlać starych filmów sprzed 7 lat. Co jest bardzo smutne, to jest moja już chyba 5. próba, bo wcześniej już próbowałam nagrać ten filmik. Ale dobra, okej, nie to nie, spoko. Nie chcecie? Dobra, okej, no problemo. Tak jakby nie obchodzi mnie to, dobra? Równie dobrze mogę sobie wejść na to konto i sobie obejrzeć, tak? Ugh. Życie mnie nie lubi. O, miałam też konto Patinka 999, ale jest usunięte. Kiedyś mi zostało skradzione, bo byłam dzieckiem typu, które się zgadzało, jak ktoś jej napisał, że hej, zrobię ci VIP-a, jak mi podasz hasło. I sobie byłam taka podekscytowana, że ktoś mi VIP-a zrobi. Nie zrobił. Także no, może zamiast tego filmiku pooglądajmy sobie stare artbooki. My dziewczyny z Granataka nie boimy się chłopaka, bo chłopaki to lalusie, im potrzebne są mamusie. Ogólnie to były moje koleżanki z podstawówki, pozdrawiam bardzo serdecznie i tak mnie pewnie nie oglądają. Dobra, okej. Może posprawdzajmy sobie te konta, bo może to być... Okej. Brutalne to było. Bo może to być dość ciekawe. Okej, dobra. Spoko, nie obchodzi mnie to. Okej, chciałam tylko sprawdzić profile. Co wy do tego macie w ogóle, tak? Najpierw nie chcecie mi dać obejrzeć moich starych filmów, a teraz co? Bo chcę profil kogoś obejrzeć? Nie wiem, macie coś do tego tak jakby? Macie coś do tego, to podejdźcie mi w twarz, to powiedzcie. Jezu, jakieś zakazy, nakazy mi tutaj robicie. Nie toleruję tego. Z tobą moje życie nabrało sensu na zawsze, razem kocham cię, kot. Nie ma to jak miłości na Movie Star Planet, prawda? Kendall. Czemu? Dlaczego? Słodkie, ale sweet. Ciekawostka, to jest moje kolejne konto. Nie wiem, czemu sobie komentowałam artbooki. To powinno się gdzieś zgłosić. To powinno się leczyć. Jaka niespodzianka. Daj mi zobaczyć tą niespodziankę. Aha. Ale ja się tutaj flexowałam, nie wiem, czy tak się mówi, flexowałam, że mam VIP-a. Komentowałam sobie sama artbooki, świetnie. Słodzutka kreacja, bardzo się napracowałam, ale było warto. Proszę was, piszcie komentarze, dajcie lopka, pozdrawiam Patink. To trochę brzmi jak OK Boomer, to co napisałam. Nie wiedziałam, że 9-latka też potrafi być boomerska, ale dobra. XD. Ja to
Super. Jak mi najlepiej, piszcie w komentarzach numerki. Dajcie do cielowka, a może grafa, wszystko jedno, okej? Okay. Jak ci najlepiej? No nie wiem. Moim skromnym zdaniem myślę, że ta, bo to jest taki komplet złoty. Mi się najbardziej to podoba. No super, ekstra. Wow! Nie napisałam sobie znowu komentarza, prawda? Napisałam. I to dosłownie wow. O, tutaj się doda... Tak, ja to pamiętam, kiedyś do artbooka można było dodać filmik. Nie wiem, czemu nie ma już tej opcji. Szkoda. Naprawdę, super fajne, bardzo fajna. To jest moja kolejna koleżanka, Harlem Shake. Nie ma tu jak komentowanie sobie samej artbooków. To boli. Patinka, czy wyjdziesz za mnie? Tak. Kto to jest? Adrian. Jezu, ile ja miał chłopaków! Boże! Patrycja! Od małego skaczesz z kwiatka na kwiatek? Nieładnie. Bad girl jesteś. Kocham. Kolejny chłopak? Czy mi się wydaje? Co to jest za chłopak? A, wystąpił błąd. Dobra, okej. Okay. Zapomniałam, że moderatorzy są głupi i robią jakieś błędy. Trevor Phillips. O Jezu, ja to pamiętam. Ech. Super. I co? I znowu nie ma filmiku. Ekstra. Super, się bawicie. Ratunku, Creeper mnie goni. Super. Nawet nie wyglądał jak Creeper, ale okej. Okay. Co? Co dam? Jeden to za mało. Przy mym boku kroczy lis. Ja chcę... Okej. Okay. Dla was. Witam was w tym artbooku. Dziś opowiem wam o mnie... Dziewięciolatka przeżywająca rozstanie ze swoim kolegą, z którym była. Okej! Okay, może spróbuję się zalogować na to konto, co wy na to? Bym sobie obejrzała te filmiki? Nie, oczywiście nie. Ej, poczekajcie chwilę, ja sobie tutaj wpiszę login i może miałam tutaj jakoś ten wpisany e-mail, bym się cieszyła ogólnie. Nie mam pomysłów, czyli jeśli dobrze rozumiem, to tutaj nie miałam w ogóle tego e-maila, ale no cóż, spróbuję jeszcze z innymi hasłami, może coś pyknie. Patrycja, ale ty jesteś głupia, że sobie nigdzie haseł nie zapisujesz, a później wychodzą takie sytuacje, że chcesz nagrać odcinek fajny, chcesz pokazać swoje stare filmiki, które robiłaś, ale nie da się, bo oczywiście ktoś tutaj zapomniał hasła. Co ja tutaj mogę więcej powiedzieć? No to chyba tyle, nie? Ej, chociaż chwila, przypomniało mi się, że mam jeszcze jedno konto. Miałam przecież jeszcze parę innych kont. Ej, wow. Wow, z tego można taką długą serię zrobić. Właśnie mi się przypomniały wszystkie możliwe konta, jakie stworzyłam na Movistar Planet. Moment, ja to muszę obczaić, czy są jakiekolwiek filmy, które się odpalą. Okej, okay, okazało się, że dwa moje konta, które kiedyś tam stworzyłam, nie istnieją. Dlaczego? Nie wiem. Ale pamiętam, że miałam takie konta jak Metalusia przez 2L oraz Rokulinka. Dlaczego Rokulinka już nie istnieje? Halo? Dobra, już idziemy. Nie, hate me. Spadaj. Na Hatsune Miku, które to konto oddałam. Jezu, kocham swoją składnię zdań. To konto oddałam mojej byłej BFF. Teraz się przyjaźnimy w sumie. Tak jakby. No w sumie po prostu, no, znajomość zwykła na luzie. Wow, miałam tutaj jakieś w ogóle ten... serię, ej, dobra, wiem, co będziemy oglądać. Ile już nagrywam? 17 minut. Trudno, będę mieć co montować. Cieszę się niezmiernie, bo będę miała co oglądać, będę miała co komentować. Chyba, że znowu się okaże, że Movistar Planet stwierdzi, że ten film jest za stary dla ciebie, ty babo głupia, nie obejrzysz go. O, dobra, jest, oglądamy. Baby se leżą, super, ekstra. Wstawać, śnieg ma padać. Powinnam zostać raperką. Okej, okay. Sobie tańczą Gangnam Style. To są ich rodzice. Nie ma śniegu. To było szybkie. Zobaczmy, jak się nastolatki załamały, bo one chyba się tutaj załamały, że nie ma śniegu, nie? To ja jestem ciekawa, co by w tym roku było. Wy kłamiecie, prawda? Nie, córeczko, my nie kłamiemy. Gwiazdka 2019, be like. Nie wierzymy wam. Te w ogóle tutaj stoją, mają wywalone absolutnie. A więc to prawda, ani jednego płatku śniegu. Ojej, so sad.
co jest? Całe miasto jest smutne, nie ma co szukać, idziemy do domu. Ja chciałam ulepić bałwana i robić aniołki na śniegu. To jest tragedia, nastolatki z depresją, be like. Jestem wściekła, to jest najgorsza gwiazdka ever, to prawda. Jesteśmy złe! Cudowna seria, naprawdę, 5 gwiazdek się należy. Śpiewa, co to za gwiazdka bez śniegu, to jest jak siodło bez roweru, co? Przestań, właśnie przestań, nie umiesz śpiewać, kim ty jesteś, za kogo ty się uważasz. Córeczko, nie jesz już od kilku dni, martwię się o cypy. I co z tego? Ale deprecha, ale załamanie. Chodź, usiądź i porozmawiaj ze mną. Czemu jej wstrzykujesz coś? Wiem, że chcesz śnieg na gwiazdkę, ja też chcę, podobnie jak inni, ale na gwiazdkę niepotrzebny jest śnieg, ważne, aby byli twoi bliscy, więc ja idę i mam nadzieję, że ta rozmowa coś zadziała. Pa słońce. Pa mamo, ona teraz się przez ciebie zabije! Ona się zabije przez ciebie! Ech, ona jest już na skraju załamania, to widać. Ta rozmowa nie zadziałała. Jutro ją zobaczysz w swoim pokoju powieszoną, jak Sayori. No i oczywiście mi się tutaj internet musiał skopsać. Co jest smutne, bo właśnie znalazłam fajną serię, którą chcę skomentować. Mam chrypkę. Czy to znaczy, że jestem już Julią Kosterą? Mam w ogóle jakieś powiadomienie na telefonie? Nie, nikt nie pisał, wszyscy mnie mają w dupie. Okej. Okay. Ja chcę jeszcze więcej obejrzeć. Gimme more! Gimme more! Muszę to obejrzeć. Obejrzmy sobie! Ja chcę jeszcze więcej! More, more, more! Ale gwiazdkę bez śniegu muszę dzisiaj dokończyć, okej? Okay? To jest ostatni odcinek. Może zrobię taką miniserię z komentowania moich starych filmów. Bo jest całkiem tego sporo. Ci, jaki luksus! Ekstra. Mama, tata, czy to jest? Tak, córeczko, to jest. Jacuzzi! Co jest? No, jacuzzi mają. Mamo, tato, kochamy was. Czy to jest koniec serii? Tak jakby zakończyło się na to, że mają jacuzzi, dobra. Nie. Dam okej, bo to nie był plot twist, jakiego się spodziewałam. I czy to jest wszystko? Tak, to jest niestety wszystko, moi drodzy, więc... Dziękuję za oglądanie tego odcinka, za obejrzenie znaczy się. W sumie to jeszcze oglądacie, więc to by się zgadzało, to oglądanie całe. Tutaj macie moje social media. I no, w sumie to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się jak najbardziej spodobał. Że nie jesteście aż tak bardzo zażenowani, jak ja jestem zażenowana sobą. Teraz już w lustro nie spojrzę. Ale no, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanisko.